Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość do projektu ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawa o zmianie Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw, druki 270-505. Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wydanego w dniu 22 marca 2011 roku w sprawie SK 13/08, stwierdzającego niezgodność artykułu 4 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950 roku o należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym z artykułem 64 ust. 2 Konstytucji. Przepisy te dotyczą postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia i uznają za koszty podróży koszty przejazdu środkiem transportu masowego, czyli pociągiem, autobusem, w klasie najniższej, w braku zaś takiego środka koszty przejazdu najtańszym z dostępnych środków lokomocji. Natomiast regulacje dotyczące postępowania cywilnego, to jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie ogranicza się do równowartości kosztów przejazdu zbiorowym środkiem transportu, ewentualnie najtańszym z dostępnych środków lokomocji, lecz może obejmować także koszty podróży własnym środkiem transportu, o ile sąd uzna to za wskazane. Artykuł 4 ust. 1 narusza zasadę równości. To jest artykuł 64 ust. 2, artykuł 32 Konstytucji. Sądy w zakresie zwrotu kosztów podróży powinny traktować świadków równo. Jak czytamy w uzasadnieniu, funkcja zeznań świadka w postępowaniu karnym i cywilnym jest tożsama i polega na umożliwieniu dokonania ustaleń faktycznych istotnych dla rozpoznania kwestii stanowiącej przedmiot rozstrzygnięcia. Należy zgodzić się z Trybunałem. Nierówność w zakresie zwrotu kosztów stawiennictwa na wezwanie sądu w postępowaniu cywilnym i karnym godzi w sprawność wymiaru sprawiedliwości. Mój klub zamierza poprzeć proponowany projekt. Dziękuję za uwagę.